Jeżeli piszesz egzamin ósmoklasisty w 2023 roku, albo piszesz go później, to ten filmik jest idealny dla Ciebie. Zebrałem wszystkie Wasze pytania a propos egzaminu ósmoklasisty z YouTube'a i z TikToka i dzisiaj na nie odpowiem. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Na początku odpowiem Wam na pytania a propos tego, co można, a czego nie można wnosić na egzamin, a potem przejdziemy do innych pytań, zarówno tych technicznych, jak i na przykład o tytuł laureata. Zaczynając od pytania pierwszego, czyli czy na egzamin ósmoklasisty można wnieść aparat słuchowy? Tak, jeżeli na co dzień korzystacie z aparatu słuchowego i też macie papier od lekarza, że po prostu go musicie używać, to możecie jak najbardziej go wnieść. I nie ma tutaj jakiegoś większego znaczenia, że to jest urządzenie elektroniczne. Kolejne pytanie a propos słuchu, czyli czy na egzamin można wnieść słuchawki wygłuszające albo zatyczki do uszu. I tak szczerze to trochę wątpię, bo po pierwsze, na egzaminie mimo wszystko jest cisza i może być z tym trochę zamieszania, bo będziecie chcieli czegoś od prowadzącego, albo prowadzący egzaminu będzie chciał czegoś od was. Będziecie musieli wyciągać te zatyczki albo słuchawki. Dziwna sprawa. Więc raczej nie. Czy na salę egzaminacyjną można wnieść legitymację, żeby przepisać sobie PESEL? Po pokazaniu jej przy wejściu raczej i tak schowacie ją do kieszeni, a PESEL będziecie mogli sobie przepisać z takich specjalnych karteczek, które dostaniecie, na których właśnie będzie znajdował się wasz PESEL. Co z pisaniem piórem czy pióro można wziąć? Na egzaminie możecie pisać albo długopisem, albo piórem, uwaga, z czarnym wkładem, nie niebieskim. Także jak najbardziej możecie wziąć pióro. Czy można pisać niebieskim wkładem? No! God, please, no! Nie, nie można. A to wynika z tego, że czytniki, które czytują wasze odpowiedzi z arkusza, działają na zasadzie wykrywania czarnego koloru, a nie niebieskiego. A korektor? Korektora też nie wnosicie, bo wszystkie błędy, jakie popełnicie, po prostu musicie przekreślić i obok napisać poprawną odpowiedź. Niezależnie, czy to będzie zadanie otwarte, czy zamknięte. Ołówka także nie wnosicie. Jeżeli na egzaminie z matematyki trzeba będzie narysować jakąś figurę, to robicie to długopisem. Czy można wziąć kartkę, żeby robić sobie obok jakieś obliczenia? Nie, kartek nie wnosicie, ale mogę was uspokoić, że w arkuszu będzie dużo miejsca do robienia jakichś notatek, do robienia obliczeń. W arkuszu z matematyki nawet po kilku zadaniach zamkniętych macie taką przestrzeń, żeby sobie coś obliczyć, żeby nie musieć przekładać tych kartek w te i w tamte. Także o to nie musicie się martwić. A co, jeżeli zechce wam się pić? Na egzamin możecie wziąć ze sobą małą butelkę wody. I tak to jest opisane w dokumentach CK, więc myślę, że ten limit to jest powiedzmy 500 ml. I też przed egzaminem będziecie na pewno mieli powiedziane, czy macie tę wodę przynieść sami, czy zapewni wam ją szkoła, bo w wielu szkołach takie zgrzewki z wodą będziecie mieli dostępne. Czy wodę na egzaminie można pić wtedy, kiedy się chce, czy trzeba to jakoś zgłaszać? Nie, nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, po prostu bierzecie butelkę i pijecie. A czy można wziąć jakieś leki uspokajające albo na przykład zamiast wody melisę? Na leki uspokajające na pewno trzeba mieć zaświadczenie od lekarza, a czy zamiast wody można na przykład pić melisę? Nie, tylko woda. Pytanie, które powtarzało się najczęściej, widziałem je jakieś milion razy pod wszystkimi filmami, czyli czy na egzaminie można mieć kalkulator? Nie, nie można. Może być to trochę dziwne w porównaniu z maturą, gdzie kalkulator prosty można mieć, a na egzaminie ósmoklasisty wszystkie obliczenia musicie wykonywać pisemnie. Ale to nie będą na tyle duże liczby, żebyście sobie z tym nie poradzili, albo żeby zajęło wam to jakoś dużo czasu. Więc don't worry. Czy do rysowania rysunków można wziąć cyrkiel? Nie, cyrkla nie bierzecie, wszystko rysujecie tylko długopisem. Czy zamiast legitymacji można pokazać inny dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty? Tak, zamiast legitymacji można pokazać albo dowód osobisty, albo paszport, a jeżeli nie będziecie mieli dosłownie żadnego dokumentu, to też istnieje taka opcja, że waszą tożsamość poświadczy wasz wychowawca albo nauczyciel, który was zna. Ale żeby się nie denerwować, warto mieć przy sobie jakiś dokument. Czy można mieć przy sobie jakiegoś smartwatcha, na przykład Mi Banda? Nie. Ani żadnych smartwatchy, ani żadnych opasek elektronicznych mieć nie możecie. Z zegarkiem na wskazówki nie powinno być problemu. Czy jeżeli mam alergię na pyłki, to mogę wziąć dwa opakowania chusteczek? Chusteczki to jest kolejna rzecz, którą możecie wziąć ze sobą na egzamin i myślę, że warto to komuś wcześniej zgłosić, ale raczej nie powinno być z tym problemu. Lepiej, że będziecie mieć dwie paczki chusteczek, a nie potem będziecie na sali egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminu kogoś prosić o pożyczenie. Mam na dłoniach chorobę, muszę nosić rękawiczki i czy mogę te rękawiczki wnieść na egzamin? Tak jak z każdą rzeczą, która nie jest przewidziana w wykazie rzeczy, które możecie wnosić, musicie mieć zaświadczenie od lekarza, że koniecznie musicie te rękawiczki mieć. Nie wiem w ogóle, czy lekarz wystawi takie zaświadczenie, ale myślę, że jeżeli byście takie mieli, to raczej nie powinno
powinno być z tym problemu. Co jeżeli długopis się wypisze? Najlepiej po prostu podnieść rękę, podejdzie do ciebie jakiś nauczyciel i powiesz mu, że wypisał ci się długopis i albo on z jakichś zapasów ci ten długopis da, albo skombinuje od innych uczniów. Czy mogę wziąć inhalator do astmy i czy mogę mieć go w kieszeni, czy mam go położyć na ławce? Tak samo jak w poprzednich przypadkach, potrzeba zaświadczenia od lekarza i jeżeli takie zaświadczenie masz, to spokojnie możesz taki inhalator wnieść. Wydaje mi się, że raczej będziesz go kłaść na ławce, tak żeby w trakcie egzaminu nie musieć grzebać po spodniach i go szukać. Co z glukometrem, bo w szkole wymagają zaświadczenia od lekarza. No i mają rację, bo po prostu nie mogą wyjść poza te ramy CKE, więc szkoła nie robi tutaj nic złego. Wydaje mi się, że jeżeli potrzebujesz glukometru, to raczej nie bywasz u lekarza raz na 2 lata, tylko dużo częściej, więc po prostu musisz o takie zaświadczenie poprosić. Teraz przejdziemy do pytań z trochę bardziej technicznej części egzaminu. I pierwsze to, o co chodzi z terminem dodatkowym. Tak jak wiecie, wasz egzamin przypada w maju, a w czerwcu są tak zwane terminy dodatkowe. I do tego terminu dodatkowego przystępują ci uczniowie, którzy z przyczyn albo zdrowotnych, albo losowych nie mogli wziąć udziału w pierwszym terminie. Czyli na przykład dostaniecie turbo mocnej choroby i nie będziecie w stanie wyjść z łóżka, albo na przykład będziecie jechali na egzamin pociągiem, pociąg się spóźni o 2 godziny i nie dotrzecie. I wtedy będziecie musieli przystąpić na ten egzamin w czerwcu. Jak wygląda kodowanie PESEL-u? Na arkuszu macie miejsce na naklejkę, na wpisanie PESEL-u i wpisanie kodu klasy. Zarówno kod klasy, jak i PESEL będziecie mieli na takich małych karteczkach, które będą wam rozdawane przy wejściu, więc o to, żeby pamiętać PESEL czy ten kod klasy, nie musicie się martwić. I dostaniecie też pakiet naklejek, które po prostu sobie przyklejacie. Nie jest to nic trudnego i na pewno na tym nie polegniecie. Jaką stronę z egzaminami polecam, żeby się sprawdzić? Odpowiedź nie będzie turbo odkrywcza, bo najbardziej polecam stronę CKE, gdzie będziecie mogli sobie rozwiązać arkusze z poprzednich lat. Już możecie rozwiązać arkusze z 4 lat, a to trochę dużo. I mniej więcej wyrobić sobie jakąś opinię o tym egzaminie i trochę poćwiczyć. Czy polecam jakieś arkusze z wydawnictw? To zależy. Często znacząco różnią się one poziomem od egzaminu oficjalnego. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, to może, ale wydaje mi się, że wystarczą te arkusze od CKE. Czy na egzaminie obowiązują lektury z klas 7-8, czy także te z lektur 4-6? Na pewno na egzaminie nie będzie zadania ze znajomości treści lektury z klas 4-6, bo tutaj macie wykaz lektur z klas 7-8, a tutaj macie wykaz lektur, które obowiązują was na egzamin. Wszystko się pokrywa, a żadna z lektur 4-6 się tam nie pojawia. Ostatecznie mogłaby się pojawić jakaś lektura z klas 4-6, ale będzie to bardziej w formie jakiejś treści, do której będą pytania, a nie sprawdzania tego, czy znacie i czy pamiętacie tę lekturę. Jak wygląda pisanie egzaminu w przypadku osoby, która pisze go na komputerze? Wygląda to mniej więcej tak, że piszecie go w oddzielnej sali i macie komputer bez dostępu do internetu. Piszecie sobie odpowiedzi do zadań w pliku, potem to jest drukowane i dołączane do zakodowanej okładki waszego arkusza, a rysunki wykonujecie już na kartce, nie na komputerze. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Honey? You've got a big storm coming. Nie, treściowo to na pewno nie jest coś, co może was przerosnąć albo z czego możecie mieć jakiś beznadziejny wynik. Jedyną trudnością może być to, że tak naprawdę to jest taki wasz pierwszy pełnoprawny egzamin. I ja chodząc do gimnazjum, takich egzaminów przed maturą miałem 2, bo był to egzamin szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny. Więc przy egzaminie gimnazjalnym, który powiedzmy jest jakoś porównywalny z egzaminem ósmoklasisty, miałem już jakiś know-how, jak to wygląda. A wy przez to, że to jest wasz pierwszy egzamin, to możecie się tym trochę zestresować. Ale zawsze polecam wam metodę, żeby przed samym egzaminem zrobić sobie w domu taki mini egzamin, czyli stworzyć sobie w domu warunki podobne jak na oficjalnym i napisać z zegarkiem w ręku arkusze. Da wam to trochę więcej komfortu psychicznego w maju. Zrobię tylko małe wtrącenie, że jeżeli podoba ci się to Q&A i nie chcesz przegapić żadnych nowych filmów związanych z egzaminem ósmoklasisty, to pamiętaj, żeby dać temu filmikowi łapkę w górę i subskrybować kanał. It means the world to me. Gdzie zostawia się telefon? Myślę, że to jest zależne od szkoły, od tego, czy macie na przykład własne zamykane szafki, bo jeżeli macie, to pewnie tam, a jeżeli nie, to w niektórych szkołach oddaje się telefon do sekretariatu, bo telefonu, tak jak żadnych urządzeń elektronicznych, na salę egzaminacyjną wnosić nie możecie. Czy jeżeli zdaje się język obcy nowożytny, to można zdawać jakiś dowolny język, czy tylko te główne? W 2023 do wyboru na egzaminie ósmoklasisty są następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i włoski. Chińskiego, norweskiego albo jeszcze jakiegokolwiek innego na razie nie możecie zdawać. Czy to prawda, że jeżeli podczas słuchania z angielskiego zaszeleści się
kartką, to może na zostać wywalonym z sali. Myślę, że to by była taka ekstremalna sytuacja. Jeżeli po prostu podczas słuchania przesuniecie kartkę albo zrobicie jakiś dźwięk, to nikt was z sali nie będzie wywalał. Musiałoby być to naprawdę uciążliwe dla innych i robione z premedytacją. Czyli jeżeli nie zakłócacie pracy innym, to wszystko jest ok. Jak polecam przygotować się do egzaminu? Po pierwsze, robienie takich podsumowujących notatek, czyli takich naprawdę skondensowanych, najważniejszych informacji do przeczytania przed samym egzaminem. Tak jak mówiłem wcześniej, rozwiązywanie poprzednich arkuszy z CKE, a więcej o tym, jak według mnie dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, mówiłem w tym filmie, więc zobaczcie koniecznie. Czy w 2023 roku egzamin będzie uproszczony tak samo jak w 2022? Przed nauką zdalną egzamin ósmoklasisty opierał się na podstawie programowej, a kiedy wprowadzono naukę zdalną, to materiał na egzamin okrojono i wprowadzono tak zwany zawężony katalog wymagań. I po zmianach od 2023 roku ten katalog jest obowiązujący, także z pewnością można powiedzieć, że w 2023 i w 2024 roku egzamin ósmoklasisty będzie uproszczony. Co jeżeli nie zdam egzaminu ósmoklasisty? Nie ma takiej możliwości, żeby go nie zdać, bo nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, od którego się zdaje. Jeżeli przystąpisz do tego egzaminu i będziesz mieć nawet po 5% z każdego przedmiotu, to i tak zdajesz. Oczywiście nie jest to dobra sytuacja, bo potem może być ciężko dostać się do szkoły średniej. Co jeżeli chce się wyjść do toalety podczas egzaminu? Podnosi się rękę, podchodzi ktoś z komisji, mówisz, że chcesz iść do toalety i wtedy ktoś z tobą wychodzi, bo nie wychodzicie sobie sami. You do your thing i wracacie na salę. Polecę ci mojego Instagrama, bo wstawiam tam mega przydatne study posty, których po prostu nie możesz przegapić. Pamiętaj, żeby zaobserwować, czy ilość zadań na przykład z matematyki corocznie się zmienia. Przez ostatnie lata trochę się zmieniła, bo w 2019 i 2020 na matematyce było 21 zadań, a w 2021 i 2022 po 19 zadań. Co jeżeli napiszę wypowiedź pisemną z angielskiego na 48 słów? W zasadach oceniania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest napisane, że jeżeli praca ma 40 słów lub mniej, to ocenia się ją tylko w kategorii treść, czyli maksymalnie możecie zdobyć 4 punkty z 10. I w tej kategorii brane jest pod uwagę, czy odnieśliście się do 3 punktów, które macie w poleceniu do wypowiedzi pisemnej i czy je rozwinęliście. Nigdzie nie znalazłem, co się dzieje, jeżeli praca ma pomiędzy 40 a 50 słów, więc myślę, że warto jeszcze dopytać nauczyciela. Czy jest prawdopodobieństwo, że na oficjalnym egzaminie będzie ta sama lektura, co na egzaminach próbnych? Jeżeli egzaminy próbne były organizowane przez wydawnictwa, to prawdopodobieństwo jest. Jeżeli ten egzamin próbny był organizowany przez CKE, to wydaje mi się, że szansa na to, że lektura może się powtórzyć na oficjalnym egzaminie, jest już mniejsza. Pula tych lektur nie jest jakaś zatrważająca, bo to jest tylko kilkanaście pozycji, ale jednak wydaje mi się, że CKE wybierze coś innego, chociaż może nas zaskoczyć. Jaką trzeba mieć mniej więcej średnią procent z egzaminów, żeby dostać się do każdej szkoły? Oj, to jest ciężkie pytanie i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, bo dużo też zależy od tego, jakie będziesz mieć oceny na koniec roku z przedmiotów, które będą brane pod uwagę, czy będziesz mieć pasek, no i pierwsza sprawa, jaki będzie próg punktowy w danej szkole. Więc myślę, że żeby dostać się do każdej szkoły, trzeba mieć po prostu jak najwyższy wynik z egzaminów. Czy jeżeli zostanie się laureatem z olimpiady danego przedmiotu, to dostaje się 100% ze wszystkich przedmiotów na egzaminie? Nie, jest się zwolnionym i dostaje się 100% tylko z egzaminu z tego przedmiotu, z którego zostało się laureatem. Czy mając na myśli laureata, wystarczy wyróżnienie? Żeby być zwolnionym z danego egzaminu, trzeba w, uwaga, olimpiadzie z danego przedmiotu być albo laureatem, albo co najmniej finalistą, a jeżeli to jest jakiś inny konkurs przedmiotowy o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, to trzeba być już w tym konkursie laureatem. Także jeżeli na ostatnim etapie olimpiady będzie się miało co najmniej 50%, to zostanie się wtedy finalistą i nie trzeba pisać egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. A czy jest możliwość napisania go z chęci? Szczerze mówiąc, to próbowałem się tego dowiedzieć i nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo jeżeli ktoś zostaje laureatem albo finalistą, to tak jakby to jego miejsce jest usuwane. Więc wydaje mi się, że trzeba by się było zapytać w szkole, czy taka możliwość napisania mimo wszystko egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu istnieje. Czy jeżeli jestem laureatem z języka hiszpańskiego i z niego będę mieć 100% na egzaminie ósmoklasisty, to czy przy rekrutacji do szkoły średniej może to być problem? W punktacji w rekrutacji do szkoły średniej, niezależnie czy to będzie język angielski, niemiecki czy francuski, jeżeli ktoś ma 100% z tego egzaminu, to będzie mi
miał maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. W rekrutacji brane są jeszcze pod uwagę oceny na koniec szkoły z polskiego, z matematyki i z dwóch przedmiotów, które definiowane są dla danej klasy. Jeżeli byłaby to nawet jakaś klasa humanistyczna, to domyślam się, że nie będzie to ocena na koniec roku z języka niemieckiego, tylko będzie to na przykład ocena z dodatkowego języka obcego nowożytnego. Więc tutaj też nie będzie z tym problemu. Czy jeżeli ktoś ma orzeczenie o jakichś dysfunkcjach, a ma większą umiejętności niż inne osoby, to może pisać normalnie egzamin. Tak, bo do tego terminu rodzice składają taki wniosek o dostosowanie warunków egzaminu do waszych dysfunkcji i szkoła na to odpowiada. Jeżeli taki wniosek przez waszych rodziców nie był składany, to możecie po prostu normalnie pisać egzamin. A czy jeżeli ma się niedosłuch, to można umówić się ze szkołą, żeby nie słuchać słuchanek z magnetofonu, tylko ze swoich słuchawek? Na takie coś szkoła na pewno nie pójdzie, bo nie ma takiej możliwości w formach dostosowań dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Taką formą jest w ogóle nierozwiązywanie zadań na słuchanie. Więc prawdopodobnie, jeżeli masz orzeczenie o niedosłuchu, to tej słuchanki nie będziesz rozwiązywał. Jaką lekturę przewiduję? Po pierwsze, takie przewidywanie to jest tylko przewidywanie. I jest duże prawdopodobieństwo, że może się nie sprawdzić, a to jaka lektura będzie, wiedzą tylko ci, którzy układają arkusze egzaminacyjne. Ale bliżej egzaminu, kiedy wypowie się na ten temat więcej ekspertów i osób w tym siedzących, to na pewno powiem wam o tym na moim TikToku. O co chodzi z wypracowaniem? Tak więc na egzaminie do wyboru macie dwa tematy pracy pisemnej. Na przykład w 2022 roku była to rozprawka oraz opowiadanie. Wybieracie ten temat, który bardziej wam się podoba i na jego temat piszecie pracę. Proste. Co zrobić, jeżeli ktoś źle się poczuje? Najprościej będzie podnieść rękę, wtedy ktoś z nauczycieli do was podejdzie i na pewno udzieli wam pomocy. Samemu wstawać raczej nie można. Czy na egzamin z języka polskiego uczyć się na pamięć takich formułek typu co to jest satyra, co to jest liryka? Wydaje mi się, że wystarczy, że będziecie ogarniać o co w tym chodzi, ale takich definicji uczyć się nie musicie, bo nikt raczej was o nie nie zapyta. Może się na przykład pojawić zadanie, w którym będziecie musieli rozpoznać, do jakiego gatunku literackiego przynależy dany tekst. Czy jeżeli mam dysleksję, to piszę egzamin dłużej? Tak, egzamin z języka polskiego piszesz 180 zamiast 120 minut, z matematyki 150 zamiast 100 minut i z angielskiego 135 zamiast 90 minut. Co prawda nie widziałem takiego pytania, ale wydaje mi się, że część osób mogła o tym pomyśleć, czyli czy można wyjść przed zakończeniem egzaminu, kiedy już się skończyło pisanie arkusza. Tak, będziecie mogli wcześniej wyjść, po prostu podniesiecie rękę, powiecie nauczycielowi, że już skończyliście i wyjdziecie. Ale z własnego doświadczenia polecę wam, że jeżeli nawet już skończyliście, to już przesiedźcie te kilkanaście, kilkadziesiąt minut dodatkowo. Jak macie nadmiar czasu, to nawet możecie posprawdzać każde zadanie, czy nigdzie się nie pomyliliście, czy wszystko dobrze przeczytaliście, bo potem dzięki temu nawet jednemu punktowi, który zdobędziecie z danego egzaminu, możecie dostać się do lepszej klasy, albo w ogóle możecie dostać się do wymarzonej szkoły średniej. I to byłyby wszystkie pytania na dzisiaj a propos egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli filmik ci się podobał, to nie zapomnij o łapce w górę i subskrybowaniu kanału. Napisz mi w komentarzach, czy masz jakąś propozycję filmiku a propos egzaminu ósmoklasisty, który chciałbyś ode mnie zobaczyć. Kto wie, może spełnię twoją prośbę. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Love you, bye, yeah, yeah, yeah. Pa! Boże, myślałem, że się nie nagrywa. Flowers, you can.